Na filmowy wieczór trzeba mieć popcorn. A to mój ulubiony. Najpierw trzeba go zrobić. Nie mam tu czasem jakiegoś gotowego. Tak myślałam. Chwila, ten też nie jest zrobiony. I co teraz? Kolejne opakowanie. Kto włożył to tak wysoko? Nie! Pada skittlesowy deszcz! Kurczę, powpadały wszędzie. A miałam nie robić bałaganu. Tylko nie na patelnię. Koniec burzy ze skittlesów? Tego się nie spodziewałam. A! Są dosłownie wszędzie. A to już na pewno nie ich miejsce. Chyba nie ci z nocy filmowej. Sprzątanie kuchni w piątkowy wieczór? Co za koszmar. Ale i tak coś bym zjadła. I mam świetny pomysł. Ten popcorn mógłby nabrać trochę kolorów. Wrzucę go na patelnię i skittlesy też na niej zostaną. To działa! I jak pięknie pachnie! To się nazywa eksplozja kolorów. Najpierw czerwony. Smakuje jak skittlesy? Trzeba się przekonać. Filmowy wieczór jednak się odbędzie. Podczas gotowania łatwo odpłynąć. No tak, wciąż piekę. Ale chwila nieuwagi to katastrofa, szczególnie podczas miksowania. Co za moc! Niech się miksuje, a ja sprawdzę Insta. Uważaj, Lizzie! Ludzie, kryjcie się! Powinnaś była bardziej uważać. Och, prosto w twarz. Ale odrobina ciasta na buzi to teraz najmniejsze zmartwienie Lizzie. Niedobrze. Hej, wróciłam! W samą porę na niespodziankę. Miałaś z tym ciastem jakąś bójkę? Jak to się w ogóle stało? Lepiej weź prysznic, okej? Dałam jej jedno zadanie. O, zapomniałam o nich. A pomogą uratować sytuację. Te talerze zapobiegną rozpryskiwaniu. Zróbcie nożykiem takie dwa nacięcia. Dokładnie. Teraz weźcie dwie trzepaczki i włóżcie je do dziurek. Gdy to zrobicie, włóżcie je z powrotem do miksera. W ten oto sposób unikniecie rozpryskiwania. Sprytne, prawda? O Boże, udało ci się! Wyglądają przepysznie! Może od teraz to ty będziesz pichciła? Smakują równie wspaniale! Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Czujecie szpiega? Wnieślibyście jedzenie do więzienia? O, rachunek? To powinno wystarczyć. Czuję kasiorę. Przyda się bardziej niż kiedykolwiek. Ej, te dziewczyny nie zapłaciły. Niewiarygodne. Wzywam policję. Łapki do góry. Idziecie z nami. I to ma być jedzenie? Chcę coś normalnego. Nocne zmiany są najgorsze. Jeszcze drugie tyle.
Przynajmniej się kimnę. Operacja przemyt rozpoczęta. Osadzona dostanie żarełko. Ona lubiła czekoladę. Zwinna jak kot. Klawiszka śpi. Koszmary, co? Ostrożnie. Było blisko. I druga nuzia. Wow. Przerwać akcję. Odwróć. Muszę się schować. Już wiem. Sporo tu miejsca. Co się dzieje? Chyba coś słyszałam. To tylko mysz. Kim mam dalej? Jestem. Jak długo on tu jest? Doszłam do końca. Pajęczyna? Dawno tu nikt nie sprzątał. Kto tam? To ja. Ała. Gabi? Sorki za tamto. Mam coś dla ciebie. Wszystko dla mnie? Ucztę czas zacząć. Tak tęskniłam za słodyczami. Już nie musisz. Przydałby się telefon. Ale to musi wystarczyć. Miłej podróży. No i poszło. Matko, ale tu wali. Mam. Zobaczmy. Burger, ręce, wykrzykniki. Zrozumiałam. Nie wniosę tego w rękach. Muszę coś wymyślić. Dobrze, że mam długie włosy. Zrobione. Nawet uroczy kok. Lecimy. Gdzie ona jest? W końcu. Tu jestem. Na górze, czaisz? Zwykle narzekasz na włosy w jedzeniu. Takie dobre. Skończyłaś już? Czekoladowe szpony. Chyba zjadłaś wszystkie. Palce lizać. No wiem. Muszę kończyć. Ja na widzenie. Chwila, co my tu mamy? Strasznie ostre te zębiska. Idź już. Trzymaj to z dala ode mnie. Siema, stara, głodna? Ten mordziak to przykrywka, widzisz? O, taki dobry pieseł. Ale hałas. O nie, nakryje mnie. Muszę zostawić wanienkę. Idzie tu? No nie. I co wtedy? Dobry, co tam? Muszę kończyć. Muszę zrobić skan. Co tam chowamy? No to lipa. Miałam go przy sobie cały dzień. Wyskakuj z reszty. Dobra. Już. Zadowolona? Weź już idź. Na czym to ja... Ej, tutaj. Weź słuchawki. Halo? Co? Nie oczekiwałam widzenia. A gdzie papu? Otwórz je. No. Wzięłam plastikowe nakrywki i pomalowałam je. Potem przyczepiłam do słuchawek. Widzisz? Idealne na donaty.
fajne, nie? I wyglądają legitnie. A, czaje! Moje ulubione! Nie pamiętam, kiedy jadłam je ostatnio. Dobry, ja tu tylko sprzątam. A to co? Uwaga na stópcie! Niczego tak nie zrobię! Zaraz skończę, serio. Tylko umyję podłogę. Gdzie mi z tym zadem? Za grosz respektu. Idę na fajrant. Udało się. Nikogo nie ma? Ej, psst. Co to za zapach? Słodki. Dochodzi z twojej głowy. Z włosów, znaczy się. Daj trochę. Dobre. Chcę więcej. Ale to jest smaczne. Zażarłaś moje włosy. Są w twoim bebechu, co? Jestem taka głodna, ale tu się niewygodnie śpi. Idealnie, zaczynamy. Rób swoje, myszko. Miłego. Uważaj. Co to za hałas? Na pewno coś słyszałam. Dorwę cię. Więzień ucieka? Nie, gorzej. O, myszko, głodna? Wiem, że tu jesteś. Co za głąb, teraz ja tu rządzę. Dostawa specjalna żelkowych miśków. Nara. Co to było? Wow, tak się cieszę, że cię widzę. Gdzie ty leziesz? Zacina się, nie mogę go zatrzymać. Aham. Ty tu rządzisz, tak? Co w tym trudnego? Cicho bądź. Gdzie to jest? To ja pryskam. Nie chcesz kontrolera? Chyba czysto, ale mi się pofarciło. Nic lepszego od miśków. Dalibyście radę wnieść jedzenie do więzienia? To nie takie proste. Wyślijcie ten filmik znajomym, niech się pośmieją. Jestem gotowa na zrobienie zbliżenia. Upewnijcie się tylko, że będzie pod korzystnym kątem. Kocham was wszystkich. Mua! Co? Och, no tak. Cóż, to było niezręczne. Musi pani przytrzymać. Nie ma sprawy. Och, chwileczkę. To moi asystenci. Okej, jestem gotowa. Kamera mnie kocha. Jak wyszłam? Wiesz, że jesteś w więzieniu, prawda? Co? Nie, nie, to się nie nadaje. Spróbujmy jeszcze raz. Wynagrodzę ci to. Upiększam to więzienie. Dość już tego. Gdzie mam stanąć? Tak będzie w porządku? Chwila! Cóż, lepiej nie będzie. Co się dzieje? Kim jest ten facet? Hej, jestem Miles. Chyba będziemy współlokatorami. Miałam nadzieję, że jesteś moim lokajem. Niestety rozczaruję cię. Czas na przekąskę? To najlepsza część dnia? Dajcie mi to, dajcie! O tak, co za pyszności! Wiesz, że to okrutne, prawda? To wszystko wygląda pysznie! Prawie czuję ten smak! Nie zniosę tego dłużej, muszę gdzieś zadzwonić! Halo, potrzebuję pomocy! A więc tak wygląda więzienie! O, cześć! Przygotuję dla ciebie coś specjalnego! Co? To niesprawiedliwe! Też mogę do kogoś zadzwonić! Chwila, ale do kogo? Warto spróbować. Co złego może się stać? Halo? Ta
Tak, potrzebuję trochę jedzenia. To było wyboiste lądowanie. Hej, Miles, nie wygrasz ze mną. Zadzierasz z niewłaściwym szefem kuchni. Mam się bać? Dawaj, babciu, dasz radę, szefie kuchni. O, to wszystko twoja wina. Pokonaj ją. Do dzieła. Zacznę od zrobienia kilku nacięć w parówce. Odstępy powinny być równe. A teraz ułożę kiełbaskę w okrąg. Użyję wykałaczki, aby się nie wyprostowała. Teraz mogę ją usmażyć. Wrzucam na patelnię. Podkręcę temperaturę. Ale to będzie smaczne. Czujecie ten aromat? Chyba już gotowe. Położę kiełbaskę na tej bułce. W towarzystwie sera stworzy pyszną przekąskę. Idealna dla mojego Milesa. Spróbuj to pobić. A więc to tak, he? Uczyłem się w najlepszych szkołach gotowania. Nie dam się pokonać jakiejś babci. Pokroiłem kiełbasę na kawałki. Teraz zawinę ją w ciasto. To ma zrobić na mnie wrażenie? Dodam sos pomidorowy i ser, a następnie posmaruję jajkiem. Dzięki temu ciasto będzie miało ładny połysk. Piękne, gotowe do włożenia do piekarnika. Chcę, żeby się ładnie zarumieniło. A teraz czekam. Już mi ślinka cieknie. To będzie moje najlepsze dzieło. Nie daj się, babciu! Wierzę w ciebie, szefie kuchni! Co? Co to za hałas? Czy to jakieś wyzwanie? Tylko na to spójrzcie! Czysta perfekcja! To się nazywa przekąska! Ja wstydziłbym się nazwać to jedzeniem! Odpuść, kucharzyku! Pachnie niesamowicie! Wkrótce będzie degustacja! Chwila! Dobra robota! Wiecie, że to przemyt, prawda? Dlatego muszę się tego pozbyć! Mniam! Nie! Nie rób tego! Dlaczego? Dlaczego to musiało się stać? Wyrazy uznania dla kucharzy. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Kto wygrał? Ja, prawda? Zignoruj go! Oboje wygraliście? Naprawdę? To jakiś żart? Niewiarygodne! Czekaj! Wracaj! Byliśmy tak blisko! Mam dość! Strasznie mi się nudzi! Ciekawe, co jest w telewizji! Musimy znaleźć sobie coś do roboty! Chwileczkę! Mam pomysł! Aha! Tutaj! Juhu! Zabaw mnie! Wiesz, że jestem gliną, prawda? Przestań mnie wkurzać! Słucham? Załatwię to! To zawsze działa! Każdego można kupić! Hej! Łap! Co? Co to było? Czy to pieniądze? Skąd to się wzięło? A, okej. Teraz jakoś się dogadamy. Skoro zdobyłam już twoją uwagę, to wiedz, że mam tego znacznie więcej. Mogę sprawić, że spadnie banknotowy deszcz. Zaraz wracam. Kocham swoją pracę. Czas na show. Jesteście gotowi na imprezkę? Wsłuchajcie się w ten rytm. Wow, niezły jest. O, moje uszy! Niech to się skończy! Co mówiłaś? Wszyscy mnie tu krytykują! Nie wiecie, co to prawdziwy talent! Och, to był element mojego show! To była tylko rozgrzewka. Co mamy dalej? W końcu nadszedł mój czas! Cieszę się, że mogę to być! Cóż za wspaniała publiczność! Patrzcie, nie mam nic w rękawie, ale kiedy zrobię tak, hop, magia! Ale świetny showman! To był niezły suchar! Możesz już iść! Suchar, jak śmiesz! Będę miał na ciebie oko! O, gdzie jest wyjście? A, tutaj! To było okropne! Spokojnie, następny pokaz cię zachwyci! Czy jesteście gotowi na dobrą zabawę? Czeka was nie lada gratka! Czy ktoś powiedział balonowe zwierzęta? Może słodki szczeniaczek? To zazwyczaj się nie zdarza! Dajcie mi chwilkę! Nie umiem działać pod presją! O co tu chodzi? Nie mogę już na to patrzeć! Facet jest świetnym komikiem, brawo! Nie? Nie sądzicie tak? Cóż, mi się podobało. Chwila, dam radę to zrobić. Nie, jednak nie. Widzieliście kiedyś smutnego klauna? Teraz już tak. Zadzwoń do mnie. Udawajmy, że to się nie stało. Co za strata czasu. Myślałam, że za pieniądze można kupić szczęście, ale chyba się myliłam. Niech pomyślę. Już wiem, ale to będzie kosztować. Ha, dobra. Aby tylko to było coś dobrego. Uhu! Czekaj, liczyłem na więcej. Przygotuj się na zaskoczenie. Jestem artystą. Potrafię znaleźć piękno we wszystkim. Pokaż. Zrobione. Wyszło super. Co ty na to? I tyle? Jestem trochę rozczarowana. Chwileczkę, to nie wszystko. Co ty na to? Spójrz na te róże. To ja. No i... To się nazywa rozrywka, co? To...
wspaniałe! Jesteś taki utalentowany! Ja za nie mówiłam! Nigdy czegoś takiego nie widziałam! O tak! Właśnie na taką reakcję liczyłem! Kwiatek dla pięknej damy! Dla mnie? Wow! Jakie to romantyczne! Nigdy nie zapomnę tego momentu! Zachowam go na zawsze! O! Utknąłem! Wyciągnij mnie stąd! Mam klaustrofobię! Pomocy? Musisz coś zrobić! Huh? Przegapiłam przedstawienie? Uwielbiam taniec współczesny! Co to znaczy, że jesteś uwięziony? To nie mój problem! Chyba tak teraz będzie wyglądać moje życie! Czuję się taka sztywna! Muszę poćwiczyć! Ha! Może uda mi się coś z tym zrobić! Psst! Glina! Gdzie ty się wybierasz? Brakuje mi ćwiczeń! Muszę trochę przepakować! Co ty na to? O! To brzmi interesująco! Możesz na mnie liczyć! A co ja mógłbym zrobić? Już wiem! Hej! Tutaj! Co to za irytujący dźwięk? O, to on! Podejdź tutaj! Ja mógłbym trenować Julie! O, no dobra! Spójrz na to! Nic nie rozumiem, co to jest? Oj, to nie to zdjęcie! Oto te właściwe! Wow, co za sportowiec! To ty? Zobacz sama! To najprawdziwsze mięśnie! Masz tę robotę? Ile powinnam ci zapłacić? Niech pomyślę. Nie pożałujesz! Obyś zasłużył na tę kasę, bo inaczej... O, zasłużę! Dawaj gotówkę! $1? Jestem wart o wiele więcej! Zawsze coś! Lepiej się przebiorę! Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem, ale wyszło super! Będzie niezła zabawa! Czas się trochę spocić! Mówię do ciebie, Julie! Hej, spójrz na mnie! Co? Przywitaj się ze swoim nowym trenerem! Okej, zacznijmy od czegoś łatwego. Co powiesz na pracę z ciężarkami? Są cięższe niż myślałem! Nie mogę ich podnieść! O, no dalej! Potrzebujesz pomocy? Odsuń się! Hej, wypadł! Daj mi to! Ale jesteś słaby? Chciałam sprawić, żebyś dobrze się poczuła. Wezmę to. To musiało boleć. Nic mi nie jest, zaplanowałem to. Spróbujmy czegoś innego. Joga jest świetna dla ciała i umysłu. To jedna z moich ulubionych pozycji. Pomaga odblokować czakry. Tylko spójrz. Pomocy! Hej, ciszej tam. Bardzo mnie boli, ale nie poddam się. A co powiesz na rozciąganie? Lecę! Uff! Na co czekasz? Do roboty! Jesteś po mojej stronie celi! Spadowa! Szybciej! Hej ty! Chcę zwrotu pieniędzy! Ja śpię! Ale świetnie wyglądam! Selfie? Muszę to opublikować na Insta! Chwila! Spójrzcie na moje paznokcie! Są okropne! Wzywałaś mnie? Musisz to zobaczyć! Skarbie, co za okropność! Mogę to naprawić! Będziesz wyglądać bajecznie! Ten mały gadżet odmieni twoje życie! Nie ruszam się bez niego z domu! O, ale błyszczące! Podoba mi się! Co ja bym bez ciebie zrobiła? Hej, Miles, co o tym sądzisz? Chyba jest okej! Jeśli lubisz błyskotki, ale ja wolę naturalny wygląd. Ha, może powinienem częściej czyścić paznokcie. Odessę ten brud. Do tego służą moje usta. Fuj, to smakuje okropnie, ale przynajmniej zadziałało. O nie, moje włosy. Dlaczego złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Pomocy! Znowu ty? O co chodzi tym razem? Czy to nieoczywiste? Zostaw to mnie. Jestem specjalistą od szczotki. Pożegnaj się z niesfornymi kosmykami. Nie ruszaj się. Wow, jak ty to robisz? Mogę już iść? A jak wyglądają moje włosy? Ha, trochę rozczochrane. Przeczeszę je. O, nie jest dobrze. Mogłem użyć dziś rano szamponu. Może jakoś go wyciągnę. O, głupi grzebień. Zostaw moje włosy. O nie, to chyba był błąd. Właśnie dlatego noszę czapkę. To chyba teraz będzie częścią mnie. Zaczynam czuć się jak dawniej. Nie, to niemożliwe. Żartujesz sobie ze mnie? Mam podpuchnięte oczy. No tak.
Pozwól mi użyć mojej magii. Jestem ohydna, musisz coś z tym zrobić. Nie martw się, pomogę ci umieść to pod oczami. Zdecydowanie za mało mi płacą. Hej, co tam się dzieje? Ale fajne. Też chciałbym zabieg na oczy, ale nie mam żadnej maseczki. A może mam? Muszę po coś sięgnąć. Trzeba to zrobić ostrożnie. A, zbrodnia doskonała. W końcu jestem w więzieniu. Te torebki herbaty załatwią sprawę. Lepiej zdejmę okulary, bo inaczej będzie bałagan. Nałożę torebki na oczy, a potem trochę odczekam. Zmęczył mnie ten raport kryminalny. Muszę się napić. Chwila, gdzie moje torebki z herbatą? Mogłam się domyślić. Ach, to takie relaksujące. Za rzadko robię sobie zabiegi. Chyba już wystarczy. Mogę je zdjąć. I jak wyglądam? Wielkie dzięki. Potwór! Dlaczego wszyscy krzyczą? Przestańcie, bądźcie cicho! Ona zawsze psuje nam zabawę. Nic mi nie mów, a ja muszę z nią mieszkać. Krzyknijcie ha! Krzyknijcie i! Co otrzymacie? Hej, uważaj! O co jej chodzi? Myśli, że jest super, he? Pokaż, co potrafisz! Och, pa! Potrzebujecie przerwy. Na szczęście pora na lunch. Najpierw jednak małe wyzwanie. Co? Tak, na pozycję. Wow! Jak się tu znalazłyśmy? Wow! Czekaj! Mogę pierwsza? Dobra, rób co chcesz. Super! Tada! Wow, czy to ciastka? Wyglądają dość zwyczajnie. Hej, mogę użyć tego cukru pudru. To zawsze robi robotę. Przyda mi się mała pomoc. Śpi spokojnie, babciu. Pożyczę to sobie na sekundę. Łatwo poszło. Powinno zadziałać. Nie można od tak posypać ich cukrem. Ten trik zawsze działa. Chcecie zobaczyć? Czyż nie są śliczne? Nice! I co? Przecież ja też tak umiem. Nie ciastka? Och, trochę pomocy. O, patrzcie na te popit. Nie to. Które wybrać? Aha! Jeszcze coś by mi się przydało. Pora na odrobinę magii. Mamy cukierki, ludzie. Patrzcie na te kolory. Obłędne. Wow! Brawo, Lexi. Tak, nigdy nie lekceważcie posypki. Odkryjmy je. Wow! Zazwyczaj ktoś je dla mnie kroi. Oczywiście. Dla mnie to chleb powszedni. Gdzie jest to miejsce? Bingo! Kroimy! Ha! Ha! Hej! Uważaj! Cała się kleje. Mam teraz inne rzeczy na głowie. Jak zjedzenie tego arbuza. Idealnie dojrzały. Och! No nic. Zobaczmy. Ach! Rany! Przepraszam. Ha, ha. O, nic nie zostało. Co zrobić z tym wielkim kawałkiem? Nie mogę od tak go zjeść. Zaraz! Mama spakowała mi lunch. Użyję go do dekoracji. Czasem pomysły wypadają z pudełka do lunchu. Polejcie arbuza jogurtem. Ile tylko chcecie. Rozprowadźcie go. Teraz użyjcie owoców. Przyozdóbcie go jak chcecie. Kawałki łatwiej będzie jeść. Jak ty to wymyśliłaś? Młotek? Dołączam do gry. Rozwalmy tego arbuza. Ha! Lexi, nie! Coś ty zrobiła. Zadziałało? Przepraszam, że panią opryskałam. Przyjmie pani przeprosiny?
Trochę owoców nie zaszkodzi. Wygrywasz, Lizzie? Pieniądze nie pomogły. Halo? Gotowa? Tada! To pieniądze? Uwielbiam złoty kolor. O! Chcę jeszcze jedno. I jeszcze jedno. Wow! W co zamienić to jajko? Wykorzystam staromodny sposób. Na razie użyję białka. Wystarczy kropla. Idealnie. Zrobię takich kilka. Prawie koniec. Teraz pora na żółtko. Uwierzcie mi, będzie super. Gotowe. Patrz na moje jajka, Lexi. Czyż nie są słodkie? Co? Ja też mam więcej jajek, widzisz? Hej, chyba miałam gdzieś tutaj grosik. Gotowi? Powielmy to. Abrakadabra. Bum, bum. Masz. Grosz? Dzięki. Zobaczmy. Co? Gdzie moje złote jajka? To się nie dzieje. O, szkoda. Skoro go nie używasz... Masz. Weź tyle, ile chcesz. Och, obie wygrywacie, dobrze? W końcu sharing is caring. Odkrywamy razem? O, mam pusty talerz. Coś chyba jest nie tak. Tu też nic nie ma? Musi tu gdzieś coś być. Och! Co? Nie wiem, co ci powiedzieć. Czy mogę je pomnożyć? No myśl! Dość. Już wiem! Najpierw wylejcie jogurt. Użyjcie do tego małej miski. Wlejcie ulubiony napój. Najlepiej owocowy. Wymieszajcie, aż będzie wyglądał tak. Teraz macie mnóstwo kolorów. Wlejcie jogurt z powrotem do opakowania. Idealnie! Po sam brzeg. Włóżcie patyk i zamroźcie. Macie mrożoną przekąskę. Sprytne, co? Chyba tak. Ja też mogę coś przyrządzić. Tyle powinno wystarczyć, nie? Co? To rożek, widzisz? Nieco droższy od twojego. Wiem, co mogę w niego włożyć. Kto nie lubi mrożonych przekąsek? Wiecie, o jakich lodach teraz mówię? Czyż to nie wygląda przepysznie? Chyba jednak wybiorę Lizzie. Ciekawe, co mamy tym razem. Och! Lizaki! Ale słabe. Wybredna jesteś. Żebracy nie wybierają, ale mogą być kreatywni. Chyba mam coś, co mogę użyć. Tak! Dokładnie tego szukałam. Została tylko jedna. Potnijcie piankę nożyczkami na mniejsze kawałki. Uważajcie na palce. Nożyczki są ostre. Widzicie ten kawałek? Ostrożnie przypieczcie krawędź pianki. Przyklejcie ją do lizaka, póki jest miękka. To samo zróbcie z pozostałymi kawałkami. Urocze! Super! Proszę zobaczyć. Bardzo ładnie. Kwiatek? I co ja mam z tym zrobić? O, rozumiem, co masz na myśli. Pomocy! O! Czy to lepsze? Fuj! Może nie będę na to patrzeć? Ble! A co zrobisz z tym? I o to chodzi! To największy lizak, jaki widziałam. Na pewno wygram tę rundę. Wow! Jest coś lepszego niż lizak? 10 lizaków! Ekstra! To nie do pomyślenia!
Lexi wygrała? Nieważne. Raz, dwa, trzy. Kręcimy. O, pączki. Nie wiem tylko, czy jakieś mamy. Może użyjemy tych płatków? Są jak mini pączki. Czemu nie? Najpierw wysypcie trochę płatków na talerz. Już robię się głodna. Fajne mam oczy? Wiem, jak sprawić, żeby jeszcze bardziej przypominały pączki. Ciekawe, czy urosną, jeśli włożę je do mikrofalówki. Widzisz coś? Nie wierzę. No i? Co za wielkie potwory! I pachną tak owocowo. Popatrz na nie. Teraz mamy do zrobienia już tylko jedno. Co? Gdzie je zabierasz? Patrz na to. Filmujesz, prawda? 3, 2, 1. Sprawdzamy. Widziałaś kiedyś takie wielkie pączki? Jedziemy dalej? O tak. Wskakuj do środka. Nie mogę w to uwierzyć. Witaj, panie pączku. To chyba jakiś światowy rekord. O, trzymaj się, Tina. Może włożysz go tutaj? Zrobione. Wlejmy mleko. Na pewno nigdy nie jadłaś takiego śniadania. Pyszne mleczko. Kto próbuje pierwszy? Nigdy wcześniej nie musiałam kroić płatków. Dzięki. Weźmy pierwszego gryza razem. Co tu się dzieje? Wciąż są tak samo malutkie. To chyba największa ściema na TikToku. Co? Nie tak to sobie wyobrażałam. Na pewno nie zrobię z tego filmiku. Gotowa na kolejne kręcenie? Arbuz! Super! Momencik, dobra? Gdzie ona idzie? Halo, wracasz? Chyba po prostu tu sobie poczekam. Ach, to trwa całą wieczność. Żadnych przekąsek. Powinnam przefarbować się na blond. Uroczo. No dalej, Tina. Czy to kakao? Już widziałam, już widziałam. Ale ręce są długie. Wróciłam z tym, czego potrzebujemy. Ja go pokroję. O, tutaj. Co? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wiesz, jak to się robi? Oto instrukcja. Przetnij normalnie arbuza na pół. Wygląda dobrze, prawda? Za pomocą łyżki wydobądź miąższ i włóż go do osobnej miski. Pod koniec arbuz powinien wyglądać tak. Odłóż na bok skórkę i weź kolejnego arbuza. Odetnij skórkę w ten sposób. I obierz tak cały owoc. Nie zapomnij o ogonku. Zostało jeszcze trochę. Pozbądźcie się również białej części. Zaczyna wyglądać jak piłka. Wielka, czerwona, soczysta piłka. Pamiętacie pierwszą skórkę? Włóżcie do niej drugiego arbuza. Już rozumiem. To wszystko wyjaśnia. Pokażmy tę sztuczkę światu. Nie ma to jak magia TikToka. Wyglądasz super, Naomi. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Nie zapomnijcie pokazać filmu znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.
było. Widzę, że talerz czysty. Zasługujesz na nagrodę. Nie, dziękuję. Chcę ryżu. Naprawdę? Tak. No, skoro nalegasz. Super. To jest to. Otwórz szeroko. Mniam, mniam. Chyba mu zasmakowało. Zjadłby więcej. Niepojęte. Nie możesz karmić buta. Niby czemu nie? Niech ci będzie. Czas na przekąskę. Ale zgłodniałem. Myślenie spala dużo kalorii. Nie ma to jak sushi. A ty co masz? Zazdroszczę. Mój lunch jest byle jaki. Mama się starała. Ale rozczarowujące. O rety, ale wstyd. A inni? Wszyscy jedzą sushi. Rewelacja. Świeżutkie. Jak to możliwe? Zaraz, a gdyby tak? Mam genialny pomysł. To się może udać. Posmaruję placek kremem. Czekoladowy jest najlepszy. Obficie, po same brzegi. Na to położę obranego banana i zawinę. Jak naleśnika. Na wierzch pójdzie więcej czekolady i trochę siekanych orzechów. Wow, już można jeść. Ale to jeszcze nie koniec. Pokroję całość na kawałki. Wygląda zupełnie jak sushi. Wow, co to takiego? Ciekawie wygląda. Ołówki posłużą jako pałeczki. Spróbujmy. Niebo w gębie. O, tak. Ale fajne. Co on tam ma? Też takie chce? Moje nudne sushi. Teraz ja mu zazdroszczę. Boję się. Ja też. Nie chcę na to patrzeć, ale nie mogę oderwać wzroku. To był błąd. Co to? Trzeba było wybrać komedię. Czas na psikusa. To będzie świetne. Chcę do mamy. Rozlało mi się. To byłaś ty? Jak mogłaś? Masz, obraziłem się. To tylko niewinny żart. Muszę go jakoś udobruchać. I nawet wiem jak. Zanurzę słomkę w moim napoju. Obrócę. Napój przeleje się do drugiego kieliszka. Sami zobaczcie. Wow, co to za czary? Żadne czary, tylko ja. Proszę. Tego potrzebowałem. Na ukojenie nerwów. Dzięki. Wciąż mam stracha. Nie bój się, jestem przy tobie. Co dają w telewizji? Same nudy. O, to może być. Soczysty burger. Na sam widok ślinka cieknie. Muszę coś zjeść. Dobra, kupiłem co trzeba. Czas na domową przekąskę. Przede wszystkim bułka. Tu jest. I możemy zaczynać. Nie mogę się doczekać. Fuj, ohyda! Zaraz zwymiotuję. Może da się zdrapać? Warto spróbować? Nic z tego! Och, i co teraz? A tak chciałem kanapkę. Zaraz, już wiem, czas na odrobinę magii. Włożę bułkę do kapelusza i wypowiem zaklęcie. Abrakadabra! I jaki efekt? Och, nie zadziałało. Wciąż zapleśniała. To strata czasu. Trudno się mówi. O, jajka! Mam kolejny pomysł. Ugotuję jajeczka, obiorę ze skorupki, przetnę na pół, poukładam składniki i wreszcie posypię sezamem. Dzięki wykałaczce nic nie spadnie. Mini kanapeczki. To prawdziwe dzieło sztuki. Ładnie pachną. Powinienem zostać szefem kuchni. Zasłużyłem na to. Nawet lepsze od burgera. Chcę więcej. Ach, jak tu wspaniale. Posmaruję się kremem. Nie chcę się spalić. Ach, nie dosięgam. O, już wiem. Hej, możesz mi pomóc? Jasne, mogę. Mógłbyś użyć wałka? Nie, nie ma mowy. Dobrze, sama to zrobię. Pani oszalała. No to jeszcze raz. Nałożę krem na wałek. A teraz posmaruję nim plecy. Jakie to przyjemne. Taki delikatny masaż. I gotowe. Wow, to był świetny pomysł. Można się opalać.
Wow, dosyć twarde lądowanie. Co? Wracaj tu! To jest ta ziemia. Zupełnie jak w filmach. Ale fajnie. Muszę to zbadać. Dajcie mi spokój! Pójdę tam. Ale najpierw zatańczmy. Oh yeah. Pomocy! Co za ruchy. O, jaki ładny. Zostawcie mnie! Jestem niewinny. Akurat, każdy tak mówi. Zatrzymaj się, nie jestem w formie. Nigdy! Nie żartuję, daj nam odpocząć. Nie przepadam za kardio. Nie złapiecie mnie! O, ale masz przechlapane! Ziemianie są dziwni. Dokąd pobiegł? No tam! Myślisz, że to jakiś duch? O, co to było? Nic dobrego. Coś tu jest nie tak. Jakby zapadł się pod ziemię. Chodź. Dobrze, że nie spojrzeli w górę. Aha, poszlaka. Tak jak myślałem. Spadło z drzewa. Tędy. Au! Moja noga. Jak boli. Nie bój się, ziemianinie. Masz. Dobra. Owiń tym nogę. Już mi pomaga. Dzięki. W końcu cię mamy. Czy to jest kosmita? Siema. Co teraz? Teraz tańczymy. Czuję rytm. Wpada w ucho, co nie? Co się dzieje? Nie walcz z tym. Czuję, że żyję. Wspaniale. Obejmij mnie. Zaraz. Patrz. W nogi. Za nimi! Szybko, szybko! Uwielbiam jeździć na biwaki. Ja też! Jest cudownie! Musimy częściej wyjeżdżać. Dobrze mi na łonie natury. Czy ty też to słyszałaś? Co to jest? Świeże mięsko. Aleks, boję się. Szybko, do namiotu. Tego nam trzeba. Nie cierpię przyrody. Co to jest? Fajne. Kto to jest? Gdzie się podzieli? Ty nie mogę patrzeć. Co to? Strasznie capią. Ale są smaczne. Czy oni żerą moje trampki? Tutaj coś jest. Co oni robią? Zrób z nimi coś. A jeśli tu wejdą? Pycha. Daj mi to. Nie, odejdźcie stąd. Puszczaj. Już po nas. Ładne. Puszczaj. Moje. Soczek. Fuj, to bardzo przyjemne. Patrz. Nieważne, co to jest? Jestem piękna. Ja też chcę. To moje. Co to? Mam to. Opróżnijcie tubkę pasty do zębów i odetnijcie dolną część. A teraz weźcie balon. I odetnijcie wentylek. Teraz nałóżcie balon na tubkę po paście. Zdejmijcie nakrętkę z tubki i strzykawką pobierzcie mydło z pojemnika. To ułatwi sprawę. Wstrzyknijcie mydło do balona. Na koniec zakrętka. Popatrz, co tu mam. Wow, są świetne. Co za udany dzień. Spadajmy stąd. Chyba sobie poszli. Spójrz na nasze rzeczy. Wracajmy do domu. Świetny pomysł.
To wspaniałe! Co za piękny dzień! A co ona robi? Chodź, jest świetnie! Nie. Dobrze, czekaj. Możemy popływać? Chodź, będzie fajnie. Poobserwujemy rybki. Nie, nie ma mowy. Mam pomysł. Weźmy się do pracy. To jest dobre miejsce. Do dzieła. Ciężka robota, ale samo się nie zrobi. Świetnie nam idzie. Chyba wystarczy. Dobrze, teraz rozłóżmy folię. Przestań się wygłupiać. Kładziemy na dno. Świetnie, rozprostujmy. Chyba gotowe. Wow, świetne. Chodź, napełnijmy dziurę. Ile tu wody? Udało się! Nasz własny basen! Uhu! Usiądźmy wygodnie! Hej, a masz? Nie! Przestań! Co oni robią? Ech, te dzieciaki! Co za dzień! Straszny upał! Muszę się ochłodzić! Uruchomię klimatyzację! Czemu nie działa? Ach, denerwujące. Okropnie się poca. Obrzydlistwo. Muszę zadzwonić. Halo? Proszę mi pomóc. Dobry. A, witam. Napraw pan klimę. Jasne, jasne, już się robi. Chwilę. No tak, zapomniałem kupić narzędzi. Zupełnie zapomniałem. Coś się stało? Nie, zaraz wrócę. Hej! O, to mi się przyda. Idealny słoik. Cukierki zostawię na później. Wezmę tę ścierkę. Zamoczę ją pod kranem. Niech nasiąknie. Tyle wystarczy. Teraz ją złożę. Zwinę. I włożę do słoika. I jeszcze kilka. Co? Chcę się schłodzić, a pan marnuje czas. Proszę pani, jestem zawodowcem. Zaraz chyba zemdleję. To leci do zamrażarki, a teraz poczekamy. Chyba już gotowe. Teraz to wyjmę. Czas na ochłodę. Proszę pani. Nieźle zarosła. O, jeszcze pan tu jest. Proszę. To strasznie głupie. Do czoła przyłoży. O, jakie przyjemne. Chłodne i orzeźwiające. To kosztuje, pani pozwoli. Tyle wystarczy. Jasne, nieważne. Taka praca, do widzenia. A, co za odprężenie. Tylko moje myśli i ja. Co? O, syrena. Cześć. Cześć. O, dziewczyna jak ze snów. To urocze. Mua. No dobrze. A, co? Co się stało? Damy radę. Czy wasza sympatia nie myje zębów? Nie szkodzi. Wystarczy odrobina szminki. Usuńcie sztyfty z opakowania. Weźcie szczoteczkę i odetnijcie rączkę. Teraz wlejcie klej do tubki od szminki. Trzeba ją wypełnić. A potem umieścić w środku szczoteczkę. To powinno pomóc. Hej, spróbuj. Będziesz mieć miętowy oddech. I będzie buzi, buzi. Hej, gdzie ją powiało? A, znowu spartoliłem. Och, tak mi się nudzi i jestem głodna. Aż mi w brzuchu burczy. Muszę szybko coś zjeść. Jest tylko jedno wyjście. Mam nadzieję, że to zadziała. Zaczynamy. Przystojniak jak zawsze. O,
co to jest? O! Ktoś potrzebuje mojej pomocy! Lepiej zabiorę się do pracy! Mam coś specjalnego dla niej! Spodoba jej się to! Do środka! Całe szczęście, że wcześniej spłukałem! Co do? Wow! Czekolada z toalety! Och, prawie zapomniałem! Będzie musiała czymś popić! Hej, lecimy! Wow! Robi się coraz lepiej! Woohoo! Zróbmy deszcz, słodyczy! To jak tęcza! To będzie dopiero niespodzianka! He? Co to jest? To nie brzmi dobrze? Ups! Ech, nareszcie! Co? Moja pupcia! Niech ktoś to zatrzyma! Ranny policjant! Ratunku! Ratunku! Potrzebuję wsparcia! Wychodzę stąd! Mamusiu, pomóż mi! Ha! Ładne majtki! Pasują w sam raz! Tak, to jest sytuacja awaryjna. Chcę pączki z polewą klonową. Bycie policjantem to ciężka praca. Która jest godzina? Chyba lepiej pójdę już na patrol. Nie chcę, żeby szef się zdenerwował. Kolejny dzień, kolejny pączek. Co tu mamy? Podejrzanie cicho tu. Chwileczkę. Ona wygląda jakoś inaczej. Hej, nie hałasuj. Mam cię! Ale się wystraszył? To jest moja szansa. Wezmę swój telefon. Tutaj jest. Czas zadzwonić. Facet od słodyczy, czym mogę służyć? Chcę coś pysznego. Nie ma problemu. Zaraz będzie gotowe. Mam coś w sam raz. To najnowsze dzieło. Wow, jak to się dzieje? Nie narzekam. Wygląda tak smacznie, ale chwila. Nie wolno mi tu jeść. Nie mogę pozwolić, żeby on to zobaczył. Inaczej się wścieknie. Co robić? O, wiem! Muszę wprowadzić kilka zmian. Co? Co się stało? Myślałem, że widziałem szkielet. Chyba halucynuję. Co robisz? Idealnie. Och, cześć. To jest nowa torebka? Och, tak! To ostatni krzyk mody. Jest taka elegancka. Czyż nie wygląda słodko? Coś jest nie tak. Nie wiem, o czym mówisz. Nigdy nie zrozumiem mody. Cóż, wracam do mojego biurka. Dostawa pączków już jest w drodze. Uff, to było blisko. Czas na przekąskę. Nie mogę się już doczekać. Wygląda dobrze i smakuje jeszcze lepiej. Lekkie zagięcie tutaj i to by było na tyle. To moja czapeczka urodzinowa. Zaczynajmy imprezę. Wszystkiego najlepszego dla mnie. O co ten cały hałas? Nie możemy zapomnieć o torcie. A raczej o papce urodzinowej, ale to intencja się liczy. Czas pomyśleć życzenie. Mam nadzieję, że się spełni. No cóż, wygląda na to, że to już wszystko. Och, to takie smutne. Muszę ją jakoś pocieszyć i wiem, jak to zrobić. Wrócę za chwilę. Cii, to niespodzianka. Ach tak, dobrze. Ona niczego się nie domyśla. Do dzieła. Co? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mam coś dla ciebie. To specjalny przyjaciel. Zobacz. Wow, on jest dobry. Och, dzięki. A co teraz? Zaufaj mi! Zaraz, Łąka? Co tu robisz? Znacie się? Absolutnie! Balony w kształcie zwierząt! Przygotuj się na coś wyjątkowego! Och, ale z niego showman! Tak, ona ma całkowitą rację! Przywitaj się z Rexiem! Ho, to dla ciebie! Wow, jest wspaniały! To nic takiego! Czekaj, coś tam jest! To będzie nasz sekret! Moja praca tutaj dobiegła końca. A gdzie jest mój piesek? Żartujesz? Okej, daj mi chwilę. Co powiesz na kwiatka? Mój ulubiony! Skąd wiedziałeś? Ależ on się ekscytuje jak dziecko. Jest cudowny! Do widzenia, panie klaunie! Na mnie już pora. Do widzenia! Zostaliśmy tylko ty i ja. Przyda się coś ostrego. Nie miej mi tego za złe, piesku. Pyszne słodycze. To będzie ekstra. Takie pyszne. Mógłbym na niego patrzeć cały dzień. Mój kwiat! Co to było?
Och, czekaj! Czy to kupa? Dlaczego to musiało mi się przytrafić? Nienawidzę tego klauna! Co za realistyczny obraz! Sztuka? Same nudy. Na szczęście mogę się jakoś rozerwać. Hej, kujonie! Auć! Moja głowa! Ale za co? To naprawdę bolało! Trafiony, zatopiony. Poprawiło mi humor. Weź mnie zostaw w spokoju! Bardzo niegrzeczne! Za karę dam ci nauczkę! Ha, ha! Co? Uch! Ty to zrobiłeś? Dzięki! Nie ma za co! Ale jakim cudem rozmawiam z obrazem? Ha, ciężka sprawa! Powinnam to wiedzieć! Było na lekcji! Zajrzę do podręcznika! Aha, już wiem! Tak jak myślałam! Ach, jak to w końcu było? To bez sensu! Coś pokićkałam! Nigdy nie zrobię tej pracy domowej! Ach, zwariować można! Skup się! Nie mam pojęcia, co robię! Po co się męczyć? I tak obleję! W ogóle tego nie czaję! Posiedzę nad tym jeszcze trochę, ale to i tak nic nie da! Witam! Pomożesz mi z pracą domową? Co tam masz w buzi? Na pewno nie lizaka! O rety, twoje kredki! Co to ma być? Gryzę ze stresu, bo nie radzę sobie ze szkołą. Nie wiem, co robić. Odłóż kredkę. Koniec z tym. Potrzebny ci jakiś bezpieczny gryzak. Mam pomysł. Wezmę takie śliczne foremki. Położę na nich kredki. Wow, ale kolorowe. Do foremek włożę też żelki. Potem je roztopię. Zobacz, co mam. Niesamowite! To wszystko dla mnie? Wow! Ale fajowe! Teraz nie muszę już gryźć kredek. Te smakują znacznie lepiej. Słodziutkie. Uwielbiam je. No jasne. A teraz skończ pracę domową. Gotuję jak szalony. Aż się kurzy. Przepyszne ciasteczka. Cudownie pachną. A kolejne już się pieką. Normalnie ciasteczko wyszał. Ładnie zarumienione. Cześć! Wróciłam z treningu. Ale nas wymęczyli? Pić mi się chce. Akurat pod ręką. Tego potrzebowałam. Orzeźwiające. Hej! Ciasteczka! Nie tak szybko. Precz z łapkami. Najpierw idź je umyć. Niby czemu? A, no tak, ziepko się ubrudziłam. To mało powiedziane. Ręce pod kran. Ale nie chcę. Bez gadania. Nie zmusisz mnie. Zostaw mnie. Mam pomysł. Potrzebuję tylko łyżki. Patrzcie na to. Włożę łyżkę do Nutelli. Tak, żeby była cała w kremie. Przycisnę ją do ciasteczka. Teraz z drugiej strony. I mam ciasteczko z nadzieniem. Spróbujmy. Rewelacja! I to bez użycia rąk! Nieźle, co? Wow, całkiem niegłupie! Sam spróbuj! Och, dziękuję! 1001, 1002... Głodna jestem, burczy mi w brzuszku! Będę przy stole! A jedzenie gdzie? Hej! Dostanę coś? Cóż, policzę kiedy indziej! Dziecko głodne. Już się robi, kochanie. Wow, kółeczka. Ślinka mi cieknie. Jeszcze chwilka. Jak płatki, to tylko z mlekiem. Samo zdrowie. Smacznego. Co za uczta. Załóż serwetkę. Dobry pomysł. Na wszelki wypadek. Dzięki, tato. Chwileczkę. A gdzie łyżka? Hej! Co znowu? No tak, łyżka. Och, już podaję. To bardzo dziwne. Gdzie się podziały wszystkie łyżki? Może tu? Nie ma ani jednej. Oj tam, poradzi sobie widelcem. Wreszcie! Co to ma być? Chyba sobie żartujesz. Ach, spróbuję. To nie takie łatwe. Oj, nie da rady. Nie działa. Hej, tato!
to? Chrupiące. Coś nie tak? Jedz swoje płatki. Niby jak widelcem? Dobra, już dobra. To się przyda. Najpierw rozpuszczę czekoladę, wezmę strzykawkę i wciągnę do niej czekoladę. W ten sposób będzie łatwiej. Wstrzyknę czekoladę do formy, do pełna. Strzykawką idzie szybko i schludnie. I to samo z pozostałymi formami. To fajna zabawa. Jeszcze jedna i gotowe. Czekolada szybko zastyga i mamy ekstra łyżeczki. Proszę bardzo. Wow, łyżka z czekolady? Spróbuję. Wow, kto by pomyślał? Działa jak prawdziwa, praktyczna i słodziutka. To był świetny pomysł. A najlepsze, że nie trzeba myć łyżki. Można ją po prostu zjeść. Jak tu wspaniale. Posmaruję się kremem. Nie chcę się spalić. Nie dosięgam. O, już wiem. Hej, możesz mi pomóc? Jasne, mogę. Mógłbyś użyć wałka? Nie, nie ma mowy. Dobrze, sama to zrobię. Pani oszalała. No to jeszcze raz. Nałożę krem na wałek. A teraz posmaruję nim plecy. Jakie to przyjemne. Taki delikatny masaż. I gotowe. Wow, to był świetny pomysł. Można się opalać. Dobry film i makaron na ostro? Połączenie idealne. Emma? Ach, ale to nie jest makaron. Zaraz wciągniesz do buzi włosy. Jak to się stało? Co to za obrzydliwość? Teraz całe się kleją. Długie włosy są tak denerwujące. Powinnam je ściąć. Wybacz, ale to naprawdę śmieszne. Może dla ciebie. Hej! Rozwiązanie miałam tuż pod nosem. Wciąż myślisz, że to takie zabawne? Lepiej popatrz na moją sprytną sztuczkę. Teraz żadne włosy mi nie przeszkodzą. Naprawdę masz zamiar to zjeść? Chwila! Mam pomysł! Teraz obie jesteśmy zabezpieczone. Czy chemia musi być taka trudna? Coś pysznego na pewno by mnie natchnęło. Czekolada nada się idealnie. To się nazywa perfekcyjny kawałek. To tylko odrobina cukru, mamo. Najpierw lekcje, potem przyjemności. Musisz się skupić, Lizzie. Mogę się skupić na tej misce słodyczy? Serio? Czy wszystkie mamy są takie surowe? Muszę być trochę bardziej przebiegła. Widzicie tę dużą, okrągłą szczotkę? Wygląda na to, że w środku jest pusta. Wsypcie do niej cukierki. Co to za odgłosy? Mam nadzieję, że to nie słodycze. Szybko, muszę włożyć wszystko do środka i udawać, że się uczę. Nic tu nie mam. Tak się uczysz? Z cukierkami! Nic do ciebie nie dociera. Och, jestem mądrzejsza niż myślisz. Czas na sekretny zapas cukierków. Chodźcie do mamusi. Jak to możliwe, że zawsze są takie pyszne? A gdy mama nic nie wie, to się nie martwi. Czas na popołudnie bez telefonu. Doskonale wiem, jak je spędzić. Co? Kevin dzwoni? I co mam teraz wybrać? Chyba jednak Kevina. Hej, co tam?
Chwila, okej? Mój ulubiony lizak! Ale mam szczęście! Smak truskawkowej lemoniady, pycha! To moje! Teraz już nie chcę! Ups, trochę mi głupio! Widzicie tą plastikową kulę? Otwórzcie ją i wrzućcie do środka ulubione słodycze. Teraz nałóżcie odrobinę gorącego kleju i przymocujcie duży patyk lub słomkę. A na koniec owińcie wszystko ładnym papierem. Lizzie? Wciąż masz ochotę na lizaka? A co powiesz na dwa wielkie? Brzmią jak grzechotki. Można nawet z nimi zatańczyć. To dla ciebie! Chyba już nie będziesz się gniewać. To największy lizak, jaki widziałam. Otwórz go. Uhu! Moja ulubiona piosenka. Mam wszystkie składniki. Nadszedł czas na małe gotowanko. To będzie pyszne. Ha, to nie wygląda dobrze. Zapomniałam o sosie pomidorowym. Bez niego makaron byłby nudny. To nada mu trochę smaku. Nie potrzebuję tego. Nadchodzą pomidory. Lada chwila. Hej, wyskakujcie. Ruszać się. Czy wy nie słyszałyście o grawitacji? Więc to tak, co? Same się prosiłyście. Ha? Cześć, kochanie. Wygląda na to, że masz jakieś problemy. Zajmę się tym. Patrz uważnie. To naprawdę bardzo proste. Najpierw otwieramy puszkę. No tak, przecież wiem. Następnie musimy wypchnąć nasz pyszny koncentrat. Na szczęście mam dobrego forehanda. Uwaga! Udało ci się, babciu. Bardzo imponujący serwis. Wydaje mi się, że trafiłaś w psa. Moja praca tutaj dobiegła końca. A ja mogę teraz zjeść mój makaron. Pycha! Och, jestem taka głodna. Muszę coś przekąsić. Zobaczmy, co mamy. Ha, nie. Co jeszcze tam jest? Nie chcę nic z tego. Zaraz, a co tu jest? Aha, masło czekoladowe. I to mi się podoba. Udam, że tego nie widziałam. Ups, samo odpadło. Co ty robisz? Nie powinnaś tego jeść. Mamo, chodź tutaj. Jestem świadkiem przestępstwa. Bądź cicho. Hej, to moje. Już nie. To nie jest dla ciebie. Ach tak, to się jeszcze okaże. Zjem to wszystko. Nawet się nie waż. Przestań. Moja łyżka jest większa. Zjem wszystko. Pychotka. Za to moja buzia jest większa od twojej. Mogę tam zmieścić więcej czekolady. Pf, mam być niby pod wrażeniem? To należy do mnie. Dawaj to. Ja ją pierwsza zobaczyłam. Przestań być złośliwa. Czekaj, pusto. Wszystko zjadłaś. No, czego ty się niby spodziewałaś? Powiem mamie. Ach, ale z ciebie dziecko. Chwileczkę. Spójrzcie tylko na te naleśniki. To nasuwa mi pewien pomysł. Pyszny pomysł. Najpierw wsypię trochę mąki do słoika. Ups, trochę rozsypałam. To nic, mama posprząta. Następnie dodaję cukier. Następnie będę potrzebowała proszku do pieczenia. Teraz czas na mleko. Odrobinę oleju i jajko. Założę pokrywę z powrotem i potrząsnę dobrze słoikiem. Teraz pora to usmażyć. Wyleję ciasto na gofrownicę. Spójrzcie tylko na to. Wygląda przepysznie. Poczekam, aż się dobrze rozejdzie, a potem zamknę gofrownicę. Wow, to wygląda naprawdę dobrze. Można już je wyjąć. Zrobię ich więcej. W sumie to zrobię ich cały talerz. A następnie dodam bitej śmietany. Rany, ale to będzie pyszne. O, hej, wróciłaś. Tak, jestem na ciebie okrutnie zła. Wiedziałam, że to powiesz, dlatego zrobiłam to. Dla mnie? Naprawdę? Och, to takie słodkie. Mam nadzieję, że będą ci smakować. Nie mogę się doczekać, aby ich spróbować. Wow, są dosłownie przepyszne. Uff, ale upał.
Zaraz, czy to lody? To jest właśnie to, czego potrzebuję. Jakie zimne. Idealne, by się nieco schłodzić. Ja też chcę. O nie, wszystko już zjadłam. Został tylko łyczek roztopionych lodów na dnie. Mogłaś trochę dla mnie zostawić. Już nic nie zostało, babciu. Jestem taka smutna. Muszę to naprawić. Zostaw to mnie, kochanie. Zajrzyjmy do zamrażarki. Nie, pusto. Przykro mi, kochanie. Nie ma już więcej lodów. Cóż za okrutny świat. Och, to jest jakaś katastrofa. Zaczekaj. Chyba wiem, co robić. Moje wierne drzewko cytrynowe nas uratuje. O, a gdyby tak? Tak, to powinno się udać. Zaczekaj tu. Będę potrzebowała super soczystej cytryny. Przetnę ją na pół. Potem wydłubię miąższ. I wrzucę to do blendera. Będę potrzebowała go dużo więcej. Następnie dodam trochę świeżych truskawek. Wyglądają nieźle. A teraz je zmiksuję. Muszą być zupełnie gładkie. To mi się podoba. Mogę wyłączyć blender. Teraz przeleję go do miski. Spójrz na ten kolor. Trzeba to teraz włożyć do zamrażarki. Poczekam, aż się zmrozi. Wygląda świetnie. Wyciągnę to. Właśnie o to chodziło. A teraz przełożę to z powrotem do cytryn. Wystarczy wypełnić te wydrążone skórki. Dodam jeszcze szypułkę od truskawki. I to wszystko. Pyszny, mrożony przysmak. Lexi, zobacz, co mam. Wow, babciu! Daj mi to! Nie mogę się doczekać, by tego spróbować. Skosztujmy. To jest niesamowite. Dzięki, babciu. Ach, od razu czuję się lepiej. Idealna przekąska na ciepły dzień. Okropna restauracja. Jedzenie było zimne. Co jest? Czy to kupa? Kochanie, spójrz tylko. Co tu się stało? Co to za bałagan? To chyba jeszcze nie wszystko. Brzuszek mnie boli. Muszę iść do ubikacji. Nie panikujmy. Poradzimy sobie z tym. Tutaj jest jeszcze gorzej. Spójrz na tę podłogę. Ślady prowadzą do szafy. Odwagi. Nie możemy dać się zastraszyć. Damy radę. Gotowy? Ale pycha. O, cześć, mamuś. Cześć, tatuś. Czekolada. To tylko czekolada. Całe szczęście. Dziś są moje urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Dzięki, tato. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, serio? Cały lizak dla mnie? Mój ulubiony smak. Dziękuję, tato. Wspaniały prezent. Trochę się naszukałem. Niełatwo było go dostać. Skąd wiedziałeś, że to mój ulubiony? Sunny! Nie! Uważaj! Nie! Pomocy, tato! Mam! Zaraz! Chyba mam pewien pomysł, ale będą mi potrzebne te balony do roboty. Wystarczy przywiązać je do patyczka od lizaka. To powinno zadziałać. Jestem genialny. Zobacz, córciu. Wow, ale super. Dzięki, tato. Nie ma za co. Teraz mi już nigdzie nie spadnie. On lata. Chodźmy na spacer, tato. To najlepsze urodziny, jakie miałam. Zobacz. Co robisz? Przecież wróci, nie? Żegnaj, lizaku. Pa, szerokiej drogi. Cała miska żelków tylko dla mnie. Nie mogę się doczekać. Tata wrócił. Gotowa na pokaz magii? O, przedstawienie. Będziesz zachwycona. Zrób coś z nimi. Za dotknięciem magicznej różdżki i pod czarodziejskim kapeluszem. Wow. Żelki znikają w jednej chwili. Nie ma. Wow, a teraz sprowadź je z powrotem. To będzie nieco trudniejsze. Wracajcie. Tato, przecież to kupa. Ja chcę moje żelki. Mówiłem, że to jest trudniejsze. Hokus pokus, żelki na stół. Tato, daj już spokój. Przepraszam, skarbie, chyba coś się popsuło. Żelkowe robale, natychmiast mi tu wracać.
Przepraszam, skarbie. Ja chcę moje żelki. Nie popisałem się. Ale wiem, jak to naprawić. Wszystko będzie dobrze, obiecuję. Weź butelkę ulubionego napoju gazowanego. Będziesz też potrzebować łyżki żelatyny. Dodaj ją do napoju i dobrze potrząśnij butelką, by wszystko się wymieszało. Teraz włóż słomki do szklanki i nalej do niej swój napój. Słomki powinny napełnić się płynem. Odłóż je na bok do zastygnięcia. Teraz będziesz potrzebować pustej miski i magicznej różdżki. Jeśli akurat nie masz pod ręką różdżki, przetnij słomki i wyłóż żelki do miski. Patrz, co mam! I co myślisz? Czy to żelki? Pachną zupełnie jak żelki. Spróbuję. Pycha! Całe szczęście! Ale szalony tydzień. Zasłużyłyśmy na wieczór z pizzą. Dobrze, że wzięłyśmy dużą. Popatrz na ten stopiony ser. Już się nie mogę doczekać. Nie pokroili tego zbyt dobrze. Chcę wziąć kawałek. Co za absurd. Mam pomysł. Jeszcze chwila i zacznę ją lizać. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Hej, nie da się pokroić. Myślałam, że jest ostrzejszy. Trzeba mocno pociągnąć. Moja pizza! O nie! Nie chciałam posypki z karmy dla psów. Co za obrzydliwość. No chyba, że lubisz chrupać. Nie, na pewno tego nie zjem. Poczekaj chwilę. Myślisz o tym, co ja? Weźcie puszkę i zdejmijcie pokrywkę. Za pomocą wiertarki zróbcie dziurę w środku. Przyłóżcie metalową linijkę, wyrównajcie dziurki i połączcie obie części za pomocą śrubki. Przykręćcie ją ręcznie, aż będzie się mocno trzymać. Weźcie nakrętkę i zabezpieczcie śrubkę. Super! Co dalej? Właśnie stworzyliście nóż do pizzy. Teraz możemy pięknie pokroić. Lepiej niż w pizzerii. Szybko, bo robi się zimna. Pachnie cudownie. Warto było poczekać. O tak. Mistrzynie krojenia znów dały radę. No dalej, idź w prawo. Przegrywasz, lis. Nie! Tak! I koniec. Mój zjedzony. Mamy jeszcze jednego? Niech wygra najlepsza. Zaczęło się. Jasne. No i kto wykona pierwszy ruch? Można kroić tę atmosferę nożem. Ach! Hej, puszczaj! Pierwsza go zobaczyłam. Dawaj! Po moim trupie. Da się zrobić. Nie wierzę! Wygrałam! To nie fair! A właśnie, że fair! Zostałam z pustymi rękami. Cały sobotni wieczór popsuty. Chciałabym go naprawić. I właściwie chyba mogę. Muszę tylko włączyć kuchenną kreatywność. Zróbmy to. Napełnijcie miskę napojem gazowanym. I dodajcie parę kropel barwnika. Wymieszajcie dokładnie. Właśnie tak. Super! Czas na żelatynę.
Kiedy ją dodacie, dobrze wymieszajcie. Gdy płyn wygląda w ten sposób, czas wsadzić go do lodówki. Weźcie foremkę do lodu i wlejcie do niej miksturę. Gotowe. Nałóżcie pokrywkę i dodajcie resztę za pomocą strzykawki, żeby wypełniała całą kulę. Tak jest do końca. Po jakimś czasie w lodówce będą wyglądać tak. A następnie wbijamy w nie patyk. I mamy żelkowe lizaczki. No dalej. Czekajcie, aż Lizzie to zobaczy. Smakuje ci? Ja zrobiłam coś dla siebie. Właśnie go skończyłam. Nie? Och, ale sknera. Czas na lizaczki. Fajne, co? A smakują jeszcze lepiej. Świetnie gotuje. Ale się popisuje. Złoto jest naprawdę pyszne. Co się dzieje? Niech ktoś mnie stąd wypuści! Czy to złote pączki? Co? To nie twoje? Daj mi jednego, burżujko! Aaaa! Gdzie ja jestem? Chwila, czy to mój salon? Pomocy! To smakowałoby lepiej jako złoto. Co się tutaj dzieje? Malujesz kraty? Podoba ci się? Mam lepszy pomysł. Tak, proszę pani. Ona niszczy kraty. Proszę, za fatygę. Tylko trochę podniosę. Chwileczkę, już się otwiera. Dobra robota, proszę pana. Serio? Żadnych krat? Och, wciąż jestem za kratkami. Ale te są o wiele smaczniejsze. Bez problemu mogłabym zjeść je wszystkie. Ale puszyste. Uwielbiam je. Dasz kawałek? Nie, nie sądzę. Ach. Wszystkiego najlepszego, Emma! Och, pamiętaliście? Dziękuję. To tylko zwykły dzień. Czy może nie? To dla mnie? Dziękuję sobie. Najlepsze urodziny na świecie. To ciasto jest całe dla mnie, prawda? I to owocowe. Moje ulubione. Nie traćmy czasu. To mi się podoba. Ale kremowe? Ha! Podwójna porcja. Widelec tylko by mnie spowalniał. Specjalny obrus na specjalną okazję. Czyż nie jest piękna? Zabrałam ją wczoraj z lunchu. O! Hej, pani myszko! Zapraszam na moje przyjęcie. Co za śliczna buźka. Dziś mam urodziny, wiesz? To dla ciebie. Nie ma to jak świętowanie urodzin z najlepszą przyjaciółką. Pyszne. Czy ona rozmawia z myszą? Kurczę, coś bym przekąsiła. Hej, ochrona! Dla Emmy jestem na zawołanie. Twoja kolacja, droga więźniarko. Z dodatkowym serem, tak jak lubisz. To wszystko. Sałatka grecka? Właśnie na to miałam ochotę. Ser! Co to za brzęczenie? Fuj, ohyda! Mucha? O, będzie moja! Uch, no dalej! Zwolnij chociaż na moment. Serio? Ha! Muszę być bezszelestna i czujna. Mam ją! Ehem! Mucha? Czy ona jest za mną? Och, to tylko mała muszka! O, coś nowego! Moje zamówienie powinno już być gotowe. O tak,
Masz tego cheeseburgera? Chcesz zapłaty? Dobrze, trafiłaś. Reszta dla ciebie. Nie do wiary! Dziękuję, nadziana więźniarko! Nie ma to jak świeży burger, prawda? Czuję jakiś zapach. Dochodzi z Teli Emmy. O rany, co za smak! Mniam! Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam fast fooda. Och, mam coś do przegryzienia? Żadna z tych rzeczy nie jest jadalna. Chyba, że... Nie pamiętam, żebym to tutaj zostawiła. Chodź do mamusi! Prawie czuję twój zapach. O tak, to jest coś. Co tam się dzieje? Siła wyobraźni to potęga. Czy ja znów żułam własnego buta? Ble! Uroczo. Ach, ciągle mi spada. A teraz jest zepsuty. Dobrze, że mam znajomości. Ochrona? Chodź tu na chwileczkę. Przydałoby się trochę złota, co? Tak myślałam. Tylko załatw to szybko, okej? Nie ma sprawy. Nowiuteńki model. Jesteś najlepszy. Tylko popatrzcie na to cudeńko. Już należy do mnie. Hej, psst, tutaj. Co? Interesują cię może te wspaniałe klejnoty? Piękne, prawda? To przecież zwykłe śmieci. Nic lepszego nie mam. Czy to coś w ogóle wysyła wiadomości? Och, chciałabym mieć kasę. Kolejne pasjonujące popołudnie. To już czas kolacji? Całe szczęście. Ciekawe, co dziś serwują. To niby jest jadalne? Nie dałabym tego nawet psu. Odrażające. Chwila, a co dostała Emma? Ło! Jestem gotowa. Dziś chyba japoński wieczór. Uwielbiam świeżutkie sushi. Co za cudowny smak. Tak, wygląda naprawdę apetycznie. To kolacja, a nie przedstawienie. Ochrona? Papa! Dobrze było sobie popatrzeć. Hej, czekajcie chwilę. Już wiem. Czy te ściany są puste? Tutaj? A może tu? Bingo! Ha, zaczynamy. Jeszcze tylko troszeczkę. Już widać postęp. I bałagan. Przeszłam. Został tylko jeden krok. Powolutku. Uff, jestem! Wspaniale! Co tam się dzieje? Czy stara uciekła? Ochrona, szybko! To podoba mi się o wiele bardziej. Hej, Emma! To nie w porządku! Według mnie jak najbardziej. Ale wygodnie. Mam też pyszne słodycze. Co by tu wybrać? Czekolady nie odmawiam. Chrupiące i delikatne. Ach, głupia woda! Nic dziwnego, że jestem przemoczona. Ach, ale to było dobre. Papierek po batoniku. Pachnie jak pyszna przekąska. Chwileczkę. Nie potrzebuję już parasola. Mniam. I zjedzone. Kolejny? Super. Co? Ale ekstra! Jestem bogata! Hej, czyjś śmieć może być czyimś skarbem. A teraz czas na słodki deszcz. Taką ulewę to ja lubię. Teraz trochę majsterkowania. I prawie gotowe. Panie i panowie, oto najsłodsza parasolka na świecie.
Czyż nie jest wspaniała? To moja ulubiona pora. Pora na przekąskę. Ale to będzie pyszne. A na wierzch dam jeszcze jajko. I to się nazywa kanapka. Hej, gdzie ty się wybierasz? Znowu to samo. Okej, to przestaje być śmieszne. Ugh! Ło, spokojnie. Załatwię to. Zrobię ci nowe jajko. Potrzebuję trochę czosnku. Narysuję czosnkiem kwadrat na patelni. Właśnie tak. A potem wrzucę jajko. Czosnek tworzy niewidzialną granicę. Oto kwadratowe jajko. Proszę. Nie zsuwa się. W końcu mogę zjeść. Jak? Pychota, zasłużyłeś na gryza, ale smaczne. Mówię ci, nie jest aż tak dobry. Chyba żartujesz. To najlepszy film na świecie. Na świecie? Co ty wygadujesz? Jest w porządku i tyle. Liam, nie wiedziałam, że coś do mnie czujesz. Od dawna chciałam to zrobić. To przeznaczenie. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Ups, czy to był mój brzuch? Muszę coś zjeść. Ha? Chwila, chyba mam batonika. No tak, już go zjadłem. Wybacz. Ale i tak mam pomysł. Potrzebuję przekąsek. Teraz. Zrozumiano. Wszyscy uwielbiają chipsy. Nadlatują. Auć, co to było? Nie wiem. Serio? Muszę lepiej celować. Mam inny pomysł. Jedzenie w prawdziwym samolocie się nie umywa. Gotowy do startu? Zobaczcie, jak leci. Coś pięknego. Chyba jednak muszę zaliczyć kurs latania. Myślę, musi być jakiś sposób. Wow, to autko może się przydać. Wykorzystam je. Muszę tylko przyczepić do niego batoniki. Jestem genialna. Odjazdowy pomysł. Ha, powinnam pisać komedię. Okej, słodycze już jadą. Brum, brum. Wow. Wow. Spójrz na te batoniki. Nada się idealnie. Saro, to dla ciebie. Wow, dzięki. To pa. Sara? Że co? Serio? A, tego kwiatu jest pół światu. Daj buzi. Ta, jasne, nie ma mowy. Tylko żartuję. Długo się uczyłem tych kroków. Już jestem. Teraz zacznie się imprezka. Och, kocham tę piosenkę. Wow, to Liam. Co tam? Chodźcie, ale to ja jestem popularna. Chodźcie, potańczymy. Dość tego. Mam chipsy. Chipsy! Hej, wracajcie tu. Chcesz ze mną tak pogrywać? Proszę bardzo. Liam ma cukierki. Idziemy tam. Imprezy są takie męczące. Bolą mnie nogi. Czekajcie, to się robi żałosne. Mam już dość. Hej, proszę, napoje. Trzeba się nawadniać. Chyba zostaliśmy we dwoje. Nikt nie zjadł mojego arbuza. Chcesz kawałek? Nie, dzięki. A może napój? Weź sobie. Nie chcę. Czekaj. Mam genialny pomysł. Wiem, o czym myślisz. Zdejmę nakrętkę z napoju. I użyję jej, żeby zrobić dziurkę w arbuzie. Otwór dla każdej z butelek. Wow, a teraz czas na napoje. Proszę bardzo. Okej, wlewamy. Tylko ostrożnie. Nie chcemy nic rozlać. A teraz zabieramy butelki. Już nie będą nam potrzebne. Odsuń się, te ręce są niebezpieczne. Wow, patrz na to. Nigdy nie widziałam takiego arbuza. Jest przepyszny. I to jak? Dawaj! O, przyniosłaś obiad? Tak, moje ulubione danie. Chrupiący kurczak. Spójrz tylko,
O, jak pachnie. Całkiem, całkiem. Ale brakuje czegoś bardzo ważnego. Będziesz uprzejmy pójść po keczu. O, ktoś dzwoni. Oho! Cześć, Zofia. Masz, przyniosłem. Otworzę ci. Serio? Mam wszystko dla niej robić? Ależ nie ma za co. Chyba zasłużyłem na jednego. Kolejny? Dobra. Zadowolona? Jest niemożliwa. Co to? Jestem osobistym kaczupiarzem. A co powiesz na to? I wielki finał. Kaczupu nigdy za wiele, prawda? Kończę. A teraz wszystko wstrząsamy. Co? Okej. W sumie to nie taki głupi pomysł. Nie trzeba polewać każdego keczupem. Dawaj to. W końcu ja wszystko zrobiłem. Soczysty. To naprawdę dobre. Dlatego tak bardzo je lubię. Niezła sztuczka. Dzięki. Keczup to doskonała przyprawa. To pachnie wręcz bosko. Parzy mój język. Wezmę łyczkę. Ej, to moje. Głuptas. A zupa dalej gorąca. Klima się popsuła. O, wiatraczek. To moje, nie dotykaj. Mam przegenialny pomysł. Ale najpierw taśma w ruch. Kilka plasterków i będę miała podręczną chłodziarkę. Kilka węzłów i gotowe. Zobaczymy, jak działa. Teraz wiatraczek będzie schładzał makaron. Teraz ja. W życiu. W takim razie wypiję tę wodę. Której już nie ma. A to co? Mam zrobić obiad? Mama już wróciła. Myśl, Lizzie, myśl. O nie. Mogę zrobić makaron. Przygotuję coś na szybko. Weźcie kubek. Wsypcie makaron i wlejcie wodę. Teraz włóżcie do mikrofalówki. Szybciej! Czemu to tak wolno działa? Ale parzy! Makaron ugotowany. Teraz dodajcie mleko i ser żółty. Niech się rozpuści w ciepełku. Smacznie wygląda, co? Ekspresowy makaron z serem. Witaj w domu, mamo. Makaron z serem? Lubię to. Wygląda pysznie, słońce. A smakuje jeszcze lepiej. Uczyłam się od mistrza. Smacznego, panie. Hej, nie wierzę, że to już koniec. Muszę wydobyć wszystkie resztki. Ale w środku już nic nie ma. Ech, to moje uzależnienie od czekolady. Po prostu ją kocham. Czy to jakiś żart? Przypadkiem wszystko zjadłam. Chyba teraz przyda się moja sztuczka. Najpierw nalejcie do słoika trochę mleka. A później dobrze wymieszajcie. Oto spienione mleko czekoladowe. Wlejcie miksturę do foremek. Kiedy będą pełne, nałóżcie pokrywki. I włóżcie wszystko do zamrażarki. Zobaczmy, jak wyszło. Ale super! Jeszcze ostatni krok.
Tak jest, ewidentnie brakuje posypki. Spójrz, jakie kolorowe. To dla ciebie, Sofia. A ja już prawie wyrzuciłam ten słoik. Dobra robota, Emma. Hej, Emma. Chcesz jednego? Ups. No dalej, głupia torebko. Nie chce się otworzyć. Daj, ja spróbuję. Zobaczmy. Naprawdę się nie da. Chipsy chyba nie są nam dzisiaj dane. Cóż, mamy to, co chciałyśmy. Poniekąd. Jak to się stało? Nie chce mi się sprzątać tego bałaganu, więc po prostu go zjem. To było jak prysznic z chipsów. Okej, czekaj chwilę. Możemy to jakoś wytrzeć. Chyba, że... To ma więcej zastosowań niż myślałam. Zdejmijcie plastikową część z opakowania. Weźcie paczkę ulubionych chipsów, przyklejcie do niej plastikową część i do dzieła! Można zajadać bez stresu. Emma, nadal jesteś głodna? Nie chcę nawet na to patrzeć. Ale to paczka odporna na wybuchy. Genialne! Zobaczmy, jak szybko uda nam się wszystko zjeść. O tak, nareszcie pora kolacji. Myślałam o niej cały dzień. Ketchup dopełni każde danie. Przecież butelka jest pełna. Dobra, daj mi to. Ups! Jestem silniejsza niż myślałam. Och, nie martw się. Zajmę się tym. Co za marnotrawstwo. Chociaż... Chyba znalazłam rozwiązanie. Ta pompka może uratować sytuację. Weźcie pusty dozownik do mydła, odkręćcie nakrętkę i za pomocą lejka wlejcie do środka ketchup. Widzicie, jakie to proste? Chyba wystarczy. A teraz z powrotem nałóżcie pompkę. Emma, spróbujmy jeszcze raz. Wow! Czemu wcześniej na to nie wpadłyśmy? Spróbujmy. W sam raz. Powinnaś to opatentować, Liz. A teraz najlepsza część. O, to jest to. O! Ale jestem głodna. Muszę wezwać kucharza. Au, moje uszy! Smacznego, wasza wysokość. Proszę bardzo. Mniam. Wow, gdzie ja jestem? Mniam, 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 brzuszku, co dla ciebie mam? Ale ona jest irytująca. Proszę, chyba ci się to przyda. Kasa. Jasne, przecież nie odmówię. Okej, jak tam mój luksusowy lunch? Pozłacany burger z chrupiącymi złotymi frytkami. Może być. Ale czegoś tu brakuje. No tak, jak mogłam zapomnieć. Selfie, hashtag luksusowy złoty burger. Jestem zbyt głodna, żeby robić selfie. Co mi się trafiło? O nie, znowu papierowy burger. I... różdżka? A? Abrakadabra! O, gdzie on się podział? Hehehe! Co to za śmiech? O!
głupia różdżka. Masz, czego chciałaś. Ups, gdzie ona jest? O tak, wezmę to sobie. Mniam, mniam. Wskakuj do brzusia. Wow, to o wiele lepsze niż papier. Fuu, śmieci. Chyda. O, wróciłaś? Fajne nakrycie głowy. Co? O co chodzi? Chwila, to skórka od banana. Fuu, tylko nie to. Błe. Ja zaczynam. Dobra, spoko. Nie mogę się doczekać. O, moja ulubiona błyszcząca rybka. Wow. Plum, plum. Czy ona bawi się jedzeniem? Plum, plum. Mniam, pachnie bardzo smakowicie. Jest tak pyszna, jak myślałam. Umieram z głodu. Na pewno też dostałam coś dobrego. Sprawdźmy. Co? Przecież tego nie zjem. To wędka. Nie mogę w to uwierzyć. Haha, życzę smacznego. Lepiej popatrz. Złowię coś przepysznego. Co? Co mnie złapało? Ubranie? Tego się nie je. Rzucę trochę dalej. No, dalej. Ale to ciężkie. Co ty właściwie wyprawiasz? Pomocy, pomocy, ciągnie mnie. Już, trzymam cię. Teraz jakoś będzie. Ciągnij, ciągnij. Ale to było trudne zadanie. Wow, hej rybko. Tak, czym mogę służyć? Hej, to gadająca ryba. Mam wielką ochotę na sushi. Pięknie dziękuję. Żegnaj i proszę, nie łap mnie więcej. Wow, pychota. Klik, klik. Też jestem głodna. Dasz mi troszeczkę? Pewnie, czemu nie? Dziękuję. Ale dobre. Teraz pora na mnie. Nikogo tu nie ma. Psst, tutaj, spójrz. Czego znowu chcesz? Zobacz, co mam. Robisz się bardzo śpiąca. Ha, to na mnie nie. Bardzo śpiąca. Udało się. Teraz przekonajmy się, co dostałam. Złote serce. Wow. O, ale mięciutkie. Plum, plum, plum. Najpierw poliżę. Wow. Ale pyszne. Coś się dzieje. O, złoty pierścionek. O, wow. Ciekawe, czy... co jeszcze dostanę? To działa. Mam też złoty naszyjnik. Chwila, sprawdzę coś. Można go zdjąć. A czy da się też zjeść? Przepyszny. To znaczy, że mogę zrobić to samo z pierścionkiem. Jeszcze lepszy. Tyk, tyk. Co? Gdzie? Zahipnotyzowałaś mnie. Przynajmniej nadal mam swój talerz. Co to ma być? To na pewno nie moje. Głupia zabawka. Co? Co się dzieje? Wow, wyglądam wspaniale. Zaproszenie dla pani. Co? Pokaz mody? Uii! Wiedziałam, że wyglądam zabójczo. Pa, pa. Hej, gdzie idziesz? Witam. Kocham was wszystkich. Uwaga! Czego chcesz? Zobacz, co mam. To kola. Patrz na to. O nie. Masz, ty spróbuj. Dzięki. Udało ci się. Jak? Nieważne. Ważne, co jest pod pokrywą. Co? Pusty talerz? To nie może być prawda.
Ja na pewno mam coś ekstra. Czekolada, tak. Gałka, szpatułka, chochla, sitko. Nie, po prostu użyję rąk. Zaczynamy. Muszę zjeść więcej. Tyle chyba wystarczy. Może troszkę więcej. Odrażające. Co się dzieje na moim talerzu? O-o! Mam to otworzyć? Nie! Nie możesz tego zrobić! Muszę zajrzeć. Co? Czy to... O! Złota czekolada! Wow! A pod papierkiem jest również złota czekolada! Mniam, mniam, mniam. Czuję w ustach bogactwo. Chyba powinnaś się przejrzeć. Co? Niby czemu? O nie, o nie, o nie, o nie! Mam złote zęby? Nie! Koszmar! Co? Moja czekolada! Co się dzieje? Wow, ale piękne i błyszczące! Mam tylko nadzieję, że w środku jest czekolada. O tak! Teraz przetestuję smak. Czekoladowe złote monety. O, wezmę sobie jedną. Może być ta. Nie mogę się doczekać. Zdejmę złotko i doskonale. Ale pyszne. Super!